Siemaneczko, ludzka z tej strony, ja Skorpion.pl. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie z gry GTA 5. Ogólnie na dzisiejszym filmie, jeśli coś się ten dzieje z mikrofonem, to musicie mi wybaczyć. Ponieważ po prostu z mikrofonem ostatnio coś mi strzela, może coś mi tam wpadło, nie wiem. Ale tak jest, takie szurczenie jest, musicie po prostu to zignorować, bo nie wiem jak to naprawić. Za jakiś czas powinno się chyba samo to naprawić. Ogólnie na dzisiejszym filmie... Wolałem tego nie widzieć. Na dzisiejszym filmie sobie porobimy troszeczkę import-export, no bo... chciałem się tym zająć. Po prostu... bo chciałbym sobie coś dorobić, a nie mam teraz pomysłu na film, bo... nic mi po prostu nie piszecie, jakie challenge mogę zrobić. Ogólnie to tak, motorek zamieniłem sobie na motorek z tego, z Nemesis. On jest ogólnie lepszy od tego mojego, jeszcze go sobie stuningowałem na przyspieszenie. Był lepszy od tamtego starego, to jest jedna zmiana. Kolejna zmiana to są zmiany tych kolorów, ale to tam... tam już jest takie mniejsza różnica. Ogólnie ten, kupiłem sobie garaż i tak dalej, robię sobie import-export. Mam milion, mam 1,5 miliona zarobione na tym, więc nawet spoko. Nawet spoko jest. Jeśli po prostu chcecie, to... no kurde, nie wiem. Jeśli chcecie, to piszcie w komentarzach, jakie challenge mogę wykonywać do serii GTA 5 Rabownia. Nie wiem ile wbijecie, po prostu chcę, żebyście dużo wbili, tak jakoś minimum 25, tam 50 jest mile widziane, na 100 łapek coś kozackie odwalę. Ogólnie na 50 lub 25 łapek pod poprzednim filmem, gdzie tam mówiłem kwestię Zbycha, po prostu na tamtym, pod tamtym filmem, jak będzie dużo łapek w górę typu 25-50, to otwieramy kanał dla naszego Zbycha. I po prostu tam będą jakieś bekowe rzeczy się działy. A więc tak. Co? Jak mam się zarejestrować jako prezek, to Sekuro Surf. Nie wiem co się stało. Ej, co ja mam zrobić? Aha. A, dobra. Nie wiem co się stało, bo mi nie pokazywało nic. Nie wiem co to jest ten specjalny ładunek. Nie wiem o co w tym chodzi. Aha, nie, to byśmy musieli kupić magazyn. Dobra, pojazdy eksportowe.
No, taki mam zarobek z tego, jak na razie namierzamy pojazd, potwierdzamy. Prezes, no wiem, że jestem prezesem ogólnie. Pojazdu Strlinge, te wysoka, dobra. Czyli będzie ogólnie jazda, bo to jest wartość wysoka. Więc musimy wyjść na ulicę. Będzie się po prostu coś działo. Widzimy się po krótkim cięciu. Okej, a więc powoli dojeżdżamy. Jesteśmy tutaj zgrzypi w moim aucie, niestety. To jest ten pojazd. Dobra, chyba z amunicją jest okej. Czy ten pojazd jest strzeżony? Nie jest strzeżony, ale fart. O nie! To jest bomba. Czekajcie, muszę szybko. To jest bomba w tym aucie, nie? Taki jest problem. Dobra, skupmy się. Już po prostu wyrzucam wszystkie myśli z głowy, bo ja tutaj mogę polec na tym, że po prostu pojadę za szybko i się wywalę. I będę musiał zahamować i będzie problem. Czas do rozbrojenia, dobra. Czyli muszę ten czas przejechać. Kurde, koszt napraw mnie tam już nie obchodzi. Po prostu jedziemy. A więc tak. Zalogujmy się do tego na spokojnie. I teraz tak. Ile on jest warty? 25 tysięcy. Ten jest warty 40 tysięcy. Myślę, że tego za 40 tysięcy damy eksportuj. I tutaj do dealera potwierdź. Sygnał globalny poszedł. No ale to trudno. Gracze po prostu wiedzą, gdzie jestem i to mnie martwi. Ale myślę, że damy sobie jakąś radę, że ich wydrive mistrzuje w razie czegoś. Tak! Za 97, tylko przez to, że typ tutaj. Ja! Okej, widzowie, już jestem. Odblokowało mi się jakieś pojazdy specjalne. I teraz nie wiem, czy chcę robić eksportowe, czy specjalne. Może eksportowe w dzisiejszym filmie, a specjalne w następnym, tak myślę. Ja nie wiem, co tam się w ogóle odpieprza. Ale bardzo dobrze, że mam blisko ten pojazd. Obecnie w tym samym miejscu, mi się wydaje. Ty, ktoś mnie uprzedził. Ktoś mnie uprzedził.
Dobra, ludzie. Dalej do nie tego Staringa, nie wiem czemu, ale już po prostu tak zostało. Jedziemy po prostu. Myślę sobie, że go dogonię, bo mi zetnę drogę w ten sposób. Popatrzcie, gdzie on jest. On jest tak, w ten sposób. Czyli ja mu muszę zciąć drogę, bo chyba będzie jechał cały czas autostradą. Oby jechał cały czas autostradą. I wtedy mam szansę zciąć drogę i go po prostu przejąć. Okej, widzowie, już prawie. Już prawie, prawie. Ten typ chyba wyszedł z gry. To się tutaj zbugowało, ale dobra. O Boże. Mój się prezenta przekuł władzę. Jest. Przekupiłem władzę, dobra. Bo ukradłem go przy władzach, ale to już dobre. To już miejsca stream. Teraz powinien być jakiś timelapse, a jak mi się nie uda go zrobić, to zrobię po prostu cięcie. Okej, a więc powinno mi się to udać. Dlaczego tutaj czeka na mnie typ? No ja rozumiem, to jest jakiś typ. Ale udało się na szczęście, widzowie. Więc bardzo dobrze. Dobra. Teraz posprzedajemy sobie te... Znaczy głównie sprzedamy sobie to auto. A to auto już zrobię sobie poza odcinkiem chyba, bo ono jest... Czekajcie. 25, to jest 40. Dajemy eksportuj. Oczywiście tutaj do dealera. Potwierdzamy. Dobra, tyk, udało się, dostarczono, udało się, zapłatę mamy, wszystko, mamy tu. Więc co, trzymajcie się, polajkujcie, subskrybujcie, no i piszcie w komentarzach, jakie challenge możemy wykonywać po prostu do tej serii z GTA. I co, trzymajcie się, folks. Trzymajcie się ciepło, lajkujcie, subskrybujcie, no i cześć, pa pa.